Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Po różnych dziwnych perypetiach udało się dotrzeć na górę Zertmana, bardzo pod górkę, Lamia do mnie, ale fajne miejsce, fajne widoki. Mamy krzyż upamiętniający papieża z okazji setnej rocznicy urodzin, obejść z okazji chrztu Polski. Dobry. A my udajemy się na teren właściwie chyba najbardziej unikatowego stanowiska archeologicznego w Polsce. Miejsca, o którym tak naprawdę mało kto wie, właściwie to pewnie prawie nikt nie słyszał, czyli do grodziska na górze Zertmana, o którym wspominałem wczoraj w nocy. Słuchajcie, stanowisko, ten gród stał tutaj, właściwie jest młodszy o 800 lat od piramidy Cheopsa w Gizie. Także zobaczymy, jak to wygląda za dnia. No w nocy niewiele było widać. Ciekawe jest to, że tutaj w całości te obwarowania, wały obronne powstały bez użycia zaprawy. No nie mieli też ciężkiego sprzętu w takim jakim rozumieniu, jakim my to widzimy w tej chwili, a że jest to naprawdę bardzo skromne podejście na szczycie wzgórza, no pewnie przez te tysiąclecia ukształtowanie terenu trochę się zmieniło. No natomiast no myślę, że targanie tutaj tych kamieni pod górę to było na pewno nie lada wyzwanie. Słuchajcie, jesteśmy przed rekonstrukcją bramy wschodniej, około 1750 rok przed naszą erą. Dekorowana 6 pionowymi ustalowymi płytami stellami, istniała tylko w najstarszej fazie zamieszkania warowni na górze Zendrama. 1750-1700 przed naszą erą. Następnie została zasypana, zdobiące ją stele częściowo zniszczone. W 2018 roku została odbudowana z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnego materiału. Słuchajcie, jest to w ogóle stosunkowo świeże odkrycie archeologiczne. Tam, o ile dobrze kojarzę, sięgało lat 50. Teren jako stanowisko archeologiczne był już znany wcześniej, jako że pierwsze prace tutaj wykopaliskowe miały miejsce w latach 50. Dopiero potem zaczęto odkrywać coraz to nowe pokłady, osadnictwa z różnych kultur. Także za mną wyżej wymieniona brama. Zasadniczo wykopaliska trwają do tej pory. Wstępnie zakończyły się w 2020 roku. No czyli w tym roku. Oczywiście tutaj sprawa nie jest zamknięta. Cały czas tutaj te wykopaliska trwają. Słuchajcie, była to całkiem spore grodzisko na szczycie tej wieży, tak jak powiedziano. Nie do końca wiadomo, jaka kultura je postawiła, jako że tutaj zamieszkiwali przedstawiciele plemiona z różnych kultur. Prawdopodobnie były to jakieś kultury pochodzące z basenu Morza Śródziemnego, no ale tak naprawdę
nie do końca wiadomo, kto to wybudował i właściwie po co. No i dlaczego akurat, znaczy po co to wiadomo, żeby chronić swoje domostwa, ale no ciężko powiedzieć, dlaczego akurat w tym miejscu, prawdopodobnie może jakiś szlak handlowy tędy przebiegał, no jest to nazwane również polskimi mykenami. Że słuchajcie, kamienie obrabiane kilka tysięcy lat temu, zamiast są jeszcze pozostałości po pracach archeologicznych, niektóre sterty kamieni nakryte plandekami, żeby uchronić je przed erozją. Tu mamy kawałek bramy. Bramę wjazdową, tych bram z tego co zdążyłem wyczytać było kilka. W ogóle widok w tym miejscu, no powiem szczerze, zachwyca. Żyją tu salamandry. Słuchajcie, no jak każde takie miejsce w Polsce sprzed tysiącleci, z epoki neolitu nawet, to akurat było z epoki brązu, no szału nie robią, no to nie jest Stone Age, to nie jest, no ale mniej więcej, chodź lamka, ale mniej więcej podobny okres. No w Polsce mamy kilka takich miejsc, wszystkie, że tak powiem, no nie są jakieś spektakularne jest wartość historyczna tego miejsca, no bo tak, no to jak widzicie, kupka kamieni. W Polsce mamy, jest to najdalej w ogóle wysunięta na południe takie miejsce, jako że najwięcej takich stanowisk znajduje się na Pomorzu, na Kujawach. Tutaj polecam szczególnie stanowisko kurhanowe i kręgi kamienne w Leśnie koło Chojnic. Coś podobnego mamy również w Puszczy Białowieskiej, tak zwane miejsce mocy. Kilka takich stanowisk znajduje się na Podlasiu. No, jak wspomniałem, Puszcza Białowieska, ale nie tylko, również w Szwajcarii. No nie jest to Szwajcaria w Alpach, to jest ta Szwajcaria koło Suwałk. No niestety tamten teren jest bardzo zaniedbany. Chociaż co ciekawe, na kurhanach, jak tam byłem, paliły się znicze. No i cóż, przejdziemy się o tym miejscu. Jak widzieliście, no krzyż papieski już stoi. No co ciekawe, już w zamierzchłych czasach, na miejscach kultów naszych przodków, religia chrześcijańska, katolicyzm stawiał swoje kościoły, chociażby Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu, gdzie było stanowisko kurhanowe. Także, żeby wykorzenić, lamia bruć, żeby wykorzenić pozostałości pradawnej wiary. No i przez tysiąclecia widzę, nic się nie zmieniło. Świeżo odkryte stanowiska archeologiczne. Czasy naszych przodków. No a krzyż już stoi. I dziwne to trochę, ale jak widać, no polityka władz kościelnych nie zmieniła się od tysiącleci. Słuchajcie, tu mamy tablicę wróć, na których są różne etapy odsłaniania części tego grodziska. Fotografie z różnych etapów odsłaniania kamiennego muru, badania w sezonach 2015-2017, to lat sprzed 3 lat. Konstrukcja to ma... Wróć! Lamcia! Konstrukcja ta ma 2 metry szerokości i pierwotnie osiągała około 3 metrów wysokości. Słuchajcie, ktoś tutaj się musiał srogo naszarpać z tymi kamieniami. No prawdopodobnie wykorzystywano kamienie ze zbocza tej góry, na której się to mieści. Szacowna długość około 200 metrów, no spore grodzisko.
Wzniesiona została złamanego piaskowca, do wręcz nawarowni prowadziło kilka wejść, dotąd odkryte zostało niewielkie wschodnie przejście z najstarszej fazy osiedla, jak również fragmenty monumentalnej północnej bramy zwracającej do niej w fortecy chodnikiem. Do tej pory został przebadany dopiero zaledwie niewielki fragment tego wzgórza. Legenda tutaj lokalna głosiła, że znajdował się tam tutaj gród Zyndrama, jednego z rycerzy Władysława Jagieły, który brał udział w powstaniu, przepraszam, w bitwie pod Grunwaldem. No, tak naprawdę prawdopodobnie Zyndrama tu nigdy nie było. Natomiast historia tego grodziska sięga wiele, wiele tysiąc, kilka tysięcy lat wcześniej. No, ale jak widać już od dawien dawna miejsce to jako stanowisko osadnicze było znane miejscowym tutaj mieszkańcom. Wiadomo, że kamienna warownia na górze Zyndrama powstała nie później niż w 1700 roku przed naszą erą, a najpewniej około 1750 roku przed naszą erą, w okresie zwanym wczesną epoką brązu. Prawdopodobnie w drugiej połowie XVII wieku osadę strawił pożar. Częściowo zawalił się również kamienny mur. Domy zostały jednak szybko odbudowane. Miejsce to było zamieszkiwane jeszcze w XVI stuleciu przed naszą erą. Ludzie wracali też w to miejsce w kolejnych stuleciach, zakładając coraz to co najmniej dwie osady, czyli po prostu jedna osada upadała i paręset lat temu na jej fundamentach powstawały kolejne osady. Jest to jeden z najstarszych w Europie poza basenem Morza Śródziemnego przykładów kamiennej architektury obronnej. Jedyny taki w Polsce. Podobne do niego współczesnemu konstrukcje znane są z przełęczy alpejskich oraz z wybrzeży Morza Adriatyckiego. To wskazuje na dalekie kontakty mieszkańców warowni na górze Zyndrama, podobnie jak odkrywane podczas badań archeologicznych zabytki, zwłaszcza ceramika, narzędzia z brązu, narzędzia z kamienia. Słuchajcie, oni tutaj to wszystko łupali te kamienie bez użycia zaprawy, siekierkami z brązu i tego typu przedmiotami. Słuchajcie, tak to wygląda. No powiem tak, no jak ktoś się tym nie interesuje, to jest to po prostu kupa kamieni. No ale jak zdamy sobie sprawę, jaki to jest potężny kawał historii, robi wrażenie, mimo że, no, tak jak wspomniałem, Stone Age to nie jest. Słuchajcie, zobaczcie, jakie wielkie głazy. Niektóre, to parę osób musiało to tutaj wtargać. To nie było układanie cegieł, tak jak w naszych czasach. Robi wrażenie. Lamia do mnie. Balbinka! Balbinka też tutaj jest zafascynowana wzgórzem Zyndrama. Słuchajcie, jesteśmy u podnóża muru. Tak to wygląda. Powiem szczerze, mi się to kojarzy trochę z murem Hadriana. Sprawdźcie sobie, co to znajduje się on w Wielkiej Brytanii. No ja tam nigdy nie byłem, może kiedyś będzie. Zobaczcie, słuchajcie, wszystko jest odrestaurowane z naturalnego surowca. Są wręcz ponumerowane kamienie na tym stanowisku. Lubię takie tajemnicze budowle sięgające naprawdę zamierzchłych czasów. No i też fajne miejsce na postanowienie warowni, grodziska obronnego, fortyfikacji, jako że no jest to na wzgórzu, mamy doskonały widok na wszystkie otaczające góry, doliny, przełęcze. Dla mnie troszkę bardziej spektakularne były, wróć do mnie proszę, dla mnie trochę bardziej spektakularne były chociażby kręgi w Leśnie. No natomiast tak to się prezentuje.
podejdziemy do muru. Tak to prawdopodobnie wyglądało w przeszłości. Chodź! Chodź, chodź! Chodź do mnie! Balbinku! I Balbinku, chodź do mnie! Chodź do mnie! Chodź! Do domu, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu. I piesek przygalopczył. My chodzimy po wytyczonej ścieżce przez archeologów. Pozostałości kamiennego muru z epoki brązu, 1750 rok przed naszą erą. Mur kamienny z góry Zyndrama ma około 200 metrów długości. Wzniesiony został z lokalnego piaskowca w technice suchego muru bez zaprawy. W wątku cyklopowym wielkie, nieregularne bloki kamienne tworzące lico zewnętrzne i mniejsze kamienne w wypełnieniu wnętrza budowli. Pierwotna wysokość muru szacowana na około 3 metry, zaś szerokość u podstawy waha się od 1,80 m do 2 metrów. Eksponowany jest 49-metrowy odcinek muru, który został poddany restauracji w sezonach wykopaliskowych 2019-2020, czyli właściwie niedawno. Usunięta wówczas została ziemia zalegająca pomiędzy kamieniami oraz wypoziomowane zostały bloki tworzące lico zewnętrzne. Stan zachowania muru jest zróżnicowany. W kilku miejscach relikt sięga metra wysokości. No, konkret, słuchajcie, konkret. Wejście jest darmowe, bo tak naprawdę jest to całkowicie nieznane stanowisko dla przeciętnego turysty, przeciętnego zjadacza chleba. Także myślę, że no jest to fajne miejsce, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę fajne. Jak widzę, Balbince też się podoba. Balbinku, podoba ci się? Chodź do mnie, kochanie! Suka też się najwyraźniej cieszy, że tu przyjechaliśmy. Jest fajnie. I widoki, słuchajcie. Widok na Pieniny. Jest dobrze. A naszym kolejnym przystankiem będzie Ojców. Park Narodowy w Ojcowie, Jura Krakowsko-Częstochowska. Mamy do przejechania 180 km, także się tam już powoli udajemy. No chyba, że coś znajdę tutaj jeszcze godnego uwagi. Jak widzicie, Balbinka też się potrafi postawić, jak typowy pies obronny, jak ją coś zaniepokoi. Taka jestem zła i niedobra. Oj, 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 oj. Jeszcze tutaj kolejne nieodkryte, zabezpieczone przez archeologów plantekami miejsca. Słuchajcie, no fascynujące jest. Pomyślcie sobie, że chociażby ten kamień stanowił część czyjegoś domu. Może nie domu, ale czyjejś ludzkiej osady. Na długo przed naszą erą, przed Chrystusem, także no fascynujące, powiem szczerze. Tutaj mamy pozostałości, może, być może muru, być może jakichś budynków. Grodzisko pokrywało praktycznie cały teren tego wzgórza. Balbinku, chodź do mnie. Chodź. Dalej już jest część chyba niedostępna. No, tutaj cały czas trwają badania i podejrzewam, że one będą trwały jeszcze długo. Oczywiście jak archeolodzy dostaną fundusze, prowadzą to archeolodzy z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. No ja im życzę powodzenia, bo no myślę, że naprawdę kawał ciężkiej, dobrej roboty. Jedziemy dalej.